Cześć, dawno nie było żadnej pogadanki na kanale, dlatego też z racji tego, że 23 sezon już jakiś czas trwa, myślę, że warto rzucić okiem, jak to wszystko wygląda. Myślę, że obecne zmagania sezonowe są na tyle proste, żeby osiągnąć wszystkie achievementy w bardzo szybkim tempie. No i jeśli biorąc pod uwagę, jak szybko mi to poszło, mianowicie sezon startował w piątek, ja już wszystko miałem zrobione w niedzielę i teraz tylko pozostała pogoń paragonowa. Dlatego no, rzućmy okiem, jak to wygląda w sezonie 23, w sezonowych zmaganiach Barbarzyńca. Podczas zmagań sezonowych osiągnął już 137 Greater Rift Solo z czasem 13:12. Rzućmy okiem, jak zbudowany jest cały build na tą postać. Tutaj mamy standardowe pustkowie na rozpruciu razem ze ściąganiem starożytną włócznią. Dobra, lecimy dalej. Barbarzyńca zrobiony. Idziemy zobaczyć, jak wygląda Krzyżowiec. Krzyżowiec osiągnął w tym sezonie Greater Rift na poziomie 141 z czasem 14:28 i pod co grany jest w tym sezonie Krzyżowiec no, na furię niebios oraz pięść niebios. Tutaj mamy standardowo Edigę Odwagi jako wiodący set wraz z ferworem Norwalda. Idąc dalej, przechodzimy do Łowcy Demonów, który w sezonie 23 osiągnął 134 Greater Rift z czasem 14:31 i zobaczymy, pod co grany jest w tym sezonie Łowca Demonów. No i tak jak miało to miejsce w poprzednim sezonie, Rynsztunek Ponurych Ziem. Myślę, że jest to najbardziej OP na chwilę obecną konfiguracja dla Demon Huntera. Po Demon Hunterze przechodzimy na Mnicha. Mnich solo osiągnął 134 Greater Rift z czasem 14:19. Popatrzmy, na co jest grany. Jest to wzór sprawiedliwości razem z kapitanem, dwoma częściami kapitana, dodatkowo PKW, które daje dostęp tutaj do szóstki w wzorze sprawiedliwości, jak i do trójki z kapitanem. Idąc dalej, przechodzimy do Nekromanty, który no, zaliczył 143 Greater Rift z czasem 14:17. Pod co grany jest w tym sezonie Nekromanta. Tutaj mamy maskaradę płonącego karnawału. Dodatkowo mamy potęgę Agila wraz z poszukiwanie Agilda. Razem z PKW daje nam buffa do trójki tutaj i szóstki w podstawowym secie. Po nekromancie idziemy na szamana, który osiągnął 130 poziom Greater Riftu z czasem 13:09. Teraz pod co grany jest szaman. No i tutaj mamy szamana granego na Rogalia Mundurundungu. Wraz z kapitanem dzięki PKW dostajemy szóstkę za set bazowy, jak i do trójkę kapitana. No i przechodzimy do czarodziejki, czarownika, który w tym sezonie jest bardzo, bardzo mocny. Jak widzimy, zrobił najwyższy numer Greater Riftu solo z czasem, no ledwo, bo 20 sekundy zabrakły do końca tego Greater Riftu, ale zrobił 144 solowersy i no, oczywiście grany jest na ognistego ptaka. Tutaj mamy jeszcze dodanego kapitana, jak i Achilda. Idąc dalej, mamy dwójeczkę na dubelku, mamy supporta bodajże barbarzyńce, tak jest, support barbarzyńca, jak i nekromanta, który który grany jest pod, no tak jak mamy tu przy solówce, maskaradę płonącego karnawału. Przechodzimy do trójki graczy. Tutaj mamy konfigurację z krzyżowcem granym na Edigę Odwagi, kapitana PKW.
Barbarzyńca, tak jest, jak miało to miejsce w dwójkach, grany jest pod supporta, dodatkowo grany jest także Demon Hunter, który również ustawiony jest pod supporta, a nie DPS-a, czyli głównym DPS-em w tej trójeczce jest Krzyżowiec. Tutaj jeszcze mamy grany Nekromantę i w tym zestawieniu tutaj Nekromanta prawdopodobnie robi za głównego DPS-a. Grając na czterech graczy mamy Czarodziejkę na Ognistego Ptaka, mamy Demon Huntera ustawionego pod supporta, mamy Nekromantę ustawionego też jako DPS-a i mamy Barbarzyńcę ustawionego pod supporta. I tutaj już mamy 150 ograną, tutaj mamy 150 ograną i dwójka graczy 147 ograną, czyli 150 w 9 minut, myślę, że jest to jak najbardziej OP zestawienie. No i chyba to wszystko, sezon, hardkorowe sezony, 150 też już grają, w trójkach 143, w dwójkach 141, więc hardkory trochę zawsze były z tyłu, ale to miejmy na uwadze to, że to jednorazowa śmierć i niszczy nam całą postać, dlatego też trochę bardziej zachowawczo należy grać tymi postaciami. W tym sezonie osiągnąłem już 951 paragon mistrzowski. Wynik na razie jakoś tak nie powala, jaki zrobiłem samodzielnie Greater Rift póki co. Na razie zrobiłem setkę w 957, ale z racji tego, że gram głównie na suporcie, to jakoś takiego znaczącego wyniku nie ma. Tutaj mam 107 na dwóch graczy, w klanie już jak widzimy 128 u mnie robią, na trzech graczy zrobiłem 115 też, z dużym zapasem czasu, ale w klanie już jest grana 129 i na czterech graczy zrobiłem 113 w 9 minut, to jest 125 jest już grana, ale myślę, że te wyniki są jak najbardziej do poprawienia, z racji tego, że sezon praktycznie trwa, można powiedzieć, nawet nie jedną czwartą czasu, który jest docelowo przeznaczony na ukończenie tego sezonu. Wyniki w tym sezonie będą znacznie lepsze i dodatkowo chciałbym jeszcze zauważyć, że w tym sezonie, podczas trwania tego sezonu, myślę nad wrzucaniem takiej mikroserii z dokładniejszym omówieniem każdego setu, który jest brany pod uwagę i grany w mecie. Także spodziewajcie się krótkiego materiału dotyczącego towarzysza, ponieważ w tym sezonie przy towarzyszu, w tym sezonie, jak i na nie sezony, dostaliśmy możliwość wyposażenia naszego towarzysza w dodatkowe przedmioty poza amuletem, poza pierścieniami, bronią i tarczą. Możemy ubrać naszego towarzysza w pełnym ekwipunku, tak jak nasza postać, dzięki temu dodatkowe jakieś pasywne rzeczy itemów będą przez niego wykorzystane, tak jak przykładowo Nemesis. Dobra, w sumie to na tyle. Co tu jeszcze? Nie, chyba wszystko. A więc w tym odcinku to na tyle. Sezon został tak pokrótce omówiony. Zapowiedź jakiejś takiej mniejszej mikroserii też została dodana, więc trzymajcie kciuki, widzimy się niebawem i napiszcie w komentarzu, jak wam idzie bufowanie w tym sezonie, jak wam idzie progres w tym sezonie, ewentualnie jeśli byście mieli z czymś problem, to napiszcie, na pewno wam pomogę. To na tyle, trzymajcie się, cześć! The revolution will be live.